Tę sztukę Mikołaj sam wyszukał w ogłoszeniach. Niedawno przypłynęła zza oceanu. Cena nieco przekracza nasz budżet, ale na tym placu mamy znajomości. Może uda się ją trochę zbić. Czytałeś coś pewnie o tym samochodzie? Interesowałeś się tym autem? Jak najbardziej. Dlaczego cię pociąga? Linia. Zauważ, że on jest dalej nowoczesny, ale już aspiruje do Youngtimera, tak? A jednocześnie, w przeciwieństwie do poprzednika tej 129, tym się jeździ jak współczesnym samochodem. Tutaj zakładasz sobie hardtop, jeździsz zimą, zdejmujesz, jeździsz cabrio. Latem, masz elastyczny motor, masz już tutaj po lifcie tą nowszą skrzynię biegów pięciobiegową, nie czterobiegowy automat, nie zamula, pięknie, elastycznie jedzie. Zmian biegów praktycznie nie czuć tutaj, no. Dokładnie. Normalne auto do eksploatacji. Pojedziesz na wakacje. No właśnie. Jest tych samochodów tutaj dużo. Dlaczego wybrałeś właśnie ten egzemplarz? Ładny czarny lakier, oryginalne felgi, tak jak powinno być. O, to. Nie są chromowane, a Amerykańcy jednak lubią. Oni chcą, im więcej chromu, tym lepiej, tak? Czarny lakier, jasne wnętrze. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Klasyka gatunku. A teraz powiedz mi rocznik. A ja ci zaraz wszystko powiem, zawezwę Łukasza. Łukaszu! No wiesz, do czego zmierzam? No. Zapach. Dlaczego? Niepowtarzalny, jest. A, jest z tego rocznika. Jest cały czas ten sam zapach. Łukaszu, siema. Cześć, panowie. Jesteś kierownik całego zamieszania. Cześć. Tak, te samochody tutaj ogarnia, tak? Z tej pięknej, słonecznej Kalifornii. Powiedziałeś, Mikołaj, o zapachu, tak? Tak. Jest dalej zapach Mercedesa, tak? No właśnie. No to, który to jest rocznik? To jest akurat 2000 rok. Auto już w ostatnim lifcie, w pakiecie AMG. Znajdujecie się w firmie, która swoją siedzibę ma w Los Angeles. Zresztą ty już pewnie wiesz. Jakbym tam był. Tak. Więc ściągamy tutaj samochody, które są przede wszystkim bezwypadkowe. One mają swoje niuanse, bo są kupowane od dealerów, od właścicieli, więc na pewno coś trzeba przy nich zrobić. Natomiast to jest w czystej postaci pojazd, który przypłynął do nas. Często bardzo niesprzątany, w ogóle nawet nie zaglądany. Tak, to wnętrze nie jest wymuskane. Nie. A jak ty, Mikołaj, na to zapatrujesz? Już bardziej takie przygotowane, czy nie, właśnie nie? Właśnie jak najbardziej może być w takim stanie, jak jest tutaj. No, auto ma już, wiesz, 20 parę lat, więc może tak wyglądać. Słuchajcie, jakbyście popracowali chwilę w tym miejscu, to zwrócilibyście uwagę a propos zapachu, że Mercedes ma swój zapach, Jaguar swój, a BMW na przykład swój. Wynika to z użycia skóry i tego, co we wnętrzu fotela się znajduje, czyli te wyściółki. Tak. Tak, ile to kosztuje ten samochód, powiedzmy? Ten jest wyceniany na 55 900 zł. Jest tak dużo? Czasy, w których takiego SL-a można było kupić za 25 tysięcy, dawno minęły. Najtańsze jeżdżące egzemplarze wyceniane są na ponad 40 tysięcy złotych. Wyjątkowo zachowane sztuki zwykle kosztują ponad 100 patyków, a zdarzają się i takie po 200. Mówimy tu o 500-kach. 300-ki są nieco tańsze, ale umówmy się, to nie to samo. Możemy posprzedażowo zrobić duży serwis. Często siłowniki cieknące, to jest standard tych samochodów. No właśnie. Te dachy się, wbrew pozorom i tym legendom, które krążą w internecie, one się nie psują. Psują się siłowniki, które ciekną, ale to z racji tego, że te ringi, które tam są, one po prostu leją ten olej. Zostawiam was z tym autem. Jak będziecie czegoś jeszcze potrzebowali, to dajcie mi znać. Jasne. Kluczyki w środku, dokumenty też. Czujemy się jak u siebie albo jeszcze lepiej. Zostaniemy dłużej. Dziękujemy dłużej. Dobra, to teraz my się rozstąpimy tutaj. Tak jest. I gadamy sobie o tej wolnosącej V8 306 koni mechanicznych. Wspaniale. Twoje marzenie rzeczywiście? Poniekąd tak. Wolno ssąca. To jest najważniejsze. Nie ma żadnego wspomagania, nie ma turbin. No. O to w tym chodzi, tak? A spalanie rzędu tam 15-17 nie przeraża? Nie, absolutnie nie. To jeden z najlepszych samochodów w mojej karierze. Tak o SL-u R129 mówił jego projektant, Włoch Bruno Sacco. Panie, masz pan rację, dodam skromnie od siebie. Linia była na tyle ponadczasowa, że Mercedes produkował ten wóz przez 18 lat bez większych zmian. 500-ka nie jest lekka, waży prawie tyle co Lexus LS. Mimo to osiągi ma więcej niż zadowalające. Dostępne są wersje czteroosobowe z miniaturową ławeczką z tyłu. Ta jest dwuosobowa. Bagażnik pomieści kilka niedużych walizek, a pełnowymiarowe fotele, niczym w S-klasie, zapewnią nieziemski komfort. Podobnym mercem, tylko czerwonym, jeździła księżna Diana. Dlatego wozu porzuciła swojego Jaguara.